Cześć, dzisiaj będziemy szukać miasta gwiazdy Łęczycy, której oficjalnie nigdy nie było. Zobaczmy, jak wygląda Łęczyca dzisiaj. Łęczyca dzisiaj ma tak zwane stare miasto i takie nie wiadomo co poniżej. Tutaj mamy grodzisko, które tak naprawdę nie do końca wygląda jak grodzisko, tylko tak jakby dwa koła, tak jakby tu coś uderzyło. Jest droga i jest tu pod Łęczycą. To będziemy o tym rozmawiać później. Dlaczego pomyślałam, że to może być gwiazda? Dlatego, że znalazłam taką mapę. Ona jest z 1700-1800, tak mniej więcej datowana. Z jakiegoś atlasu niemieckiego. 1789 rok wydany. Koniec XVIII wieku, tak? Dobrze mówię. I Łęczyca na nim jest zaznaczona jako gwiazda. Nie jest to jedyne takie miasto. W okolicy jest jeszcze w ten sam sposób oznaczony Kalisz. Nie jest to typowe oznaczenie miasta, bo jak widzimy Sieradz jest jako taki zameczek, tutaj zameczek, a to były ewidentnie zaznaczone miejsca inaczej. Te miejsca z jakiegoś powodu były szczególne. Co jest ciekawe, Warszawa jest tutaj zaznaczona bardzo tak jako takie nic, prawda? To jest w ogóle ciekawostka, że na tej samej mapie przypadkiem znalazłam takie jezioro. Wiecie, że tu było kiedyś duże jezioro? Jak ogromne musiały być powody, że one tutaj powstało. Tak jeszcze na szybko, taka mała dygresja, znalazłam sobie na mapie to miejsce mniej więcej. I tutaj jest teraz poligon wojskowy. Znaczy był, nie wiem czy on jest jeszcze używany, może jeszcze jest. I tutaj jeszcze są resztki tego jeziorka. Takie są bagienka, tu jeszcze po drugiej stronie, o tutaj jest bagno, także te tereny były podmokłe bardzo długo, ale teraz są piaszczyste, czyli to jezioro po prostu wyschło. No tu jeszcze pod Wołominem są takie bajorka. I to prawdopodobnie jest pozostałość po tym jeziorze. No ale wracajmy do tematu, czyli do naszej Łęczycy. Są jakieś cyferki, nie wiem o co chodzi. 1194-1555. Nie wiem, co to oznacza. Wtedy powstało, no nie wiem. Zobaczmy na geoportalu. Na geoportalu wygląda to zupełnie inaczej. Zobaczcie, wygląda tu jakby kiedyś płynęła tu jakaś strasznie duża rzeka. I tu się wdarła, tu gdzie jest Łęczyca, tu i tu. Tu jest Stare Miasto i tu jest właśnie ten kawałek, który wygląda jakby kiedyś był gwiazdą, prawda? Może właśnie to jest ta pozostałość po gwieździe, ale ponieważ została całkowicie zalana i zniszczona, to ludzie się przenieśli tutaj wyżej. A może po prostu zostały naniesione tutaj osady z tej rzeki, która tu kiedyś ogromna taka płynęła. I po prostu wszystko, co nas interesuje, jest pod ziemią. A zaraz się pewnie spytacie, czy są tunele? Są. Co ciekawe, proszę, sensacyjne odkrycie w ratuszu w 2006 roku. W Łęczycy znaleziono tunele. A oczywiście zaraz wyszły legendy o połączeniu tłumu pod Łęczycą z Łęczycą. I to właśnie mamy takie zdjęcia. One są kiepskiej jakości. Widać tylko tyle, że są ceglane te tunele. Tutaj też, chociaż tutaj ma betonowe sklepienie, więc może ktoś o tym wiedział tylko. I to wcale nie jest takie znowuż odkrycie. O, i tutaj też widać jakaś glina czy piach. No ale część tuneli jest, widać, wykuta w kamieniu, więc mogą być bardzo stare. I nie wiemy w ogóle, co tutaj było w oryginale. Wiemy, że jest tylko tunel. No i cisza. Nie ma i nie było. Jak byłam w Łęczycy kilka lat temu, to nikt się nawet nie zająknął z przewodników, że jakieś tunele były pod ratuszem. Więc no, sami widzicie, że nie jest to taka wiedza nam dostępna. Aha, właśnie, miałam jeszcze zajrzeć do tłumu, bo w tłumie, jak wyglądał tłum w oryginale, wcale nie wyglądał tak, jak nam sprzedają teraz głodne kawałki o romańskiej świątyni. No, romańska świątynia wyglądała tak. To jest tłum pod Łęczycą. O, już, no tak, to jest znowu jakieś opisy i tak dalej, ale tak wyglądał tłum pod Łęczycą. O, to, co dzisiaj znamy, to jest rekonstrukcja. Po prostu podczas wojny został zniszczony, no to zbudowano teraz romańską kamienną świątynię, tak? I tu właśnie chciałam pokazać, o, jak wyglądał środek tej. Też nie był specjalnie romański. Zobaczcie, jakie piękne, antyczne malowidła i antyczna architektura.
wcale to nie wyglądało jakoś romańsko i prymitywnie. Patrzcie, jakie piękne rzeczy tutaj były. Jakie piękne organy. Malarstwo i tak dalej. Więc to wcale nie była taka prymitywna architektura. Tutaj mamy dla odmiany chrzcielnicę. To znaczy nam się mówi, że to była chrzcielnica, ale ja wcale nie jestem przekonana, czy na pewno była chrzcielnicą od początku. Może tylko jest to coś, co zostało zaadaptowane. Jest na takim kamiennym postumencie i takie coś, i ta góra się otwiera. Ale tu z tyłu też jest coś. Może to ma związek. Tu mamy taką strzałkę, to jest herb fundatora. No i tu jeszcze jest ciekawostka o tych trzech starszych panów. Zobaczcie, co to jest. To jest bardzo wysokie, takie jakby oddzielenie, ale to wygląda trochę jak podłokietnik. To wygląda znowuż tak, jakby te siedziska były robione dla bardzo wysokich osób, a teraz tutaj takie liliputy siedzą. No, dziwne to jest. I oni pewnie wtedy byli ludzie niżsi, no to może mieli 1,5 metra wzrostu, no to wygląda trochę tak, jakby było na 3-metrowe osoby projektowane. Co tam jeszcze było? Aha, znalazłam jeszcze taki rysunek zamku w Łączycy, ruin, czyli, bo teraz jest znowu odbudowane i to wygląda oczywiście zupełnie inaczej. Ale widać, że to było bardzo zniszczone. I co zwróciłam na co uwagę? Przede wszystkim na dom i na tego człowieka. Zobaczcie tego człowieka. Tu są schody jeszcze takie w miarę w ludzkiej skali, ale zobaczcie na te drzwi i okna. No zobaczcie, ten człowiek jest nawet, jest, nie sięga... Kto tak buduje? Kto tak buduje? Zbudowalibyście dom, gdzie drzwi byłyby 2 razy wyższe niż wy? I okna tak samo. Przecież zobaczcie, on wejdzie do środka i nawet nie wyjrzy przez to okno, bo będzie miał głowę na wysokości parapetu. Nie? To jest właśnie Łęczyca. Tu znowu są te kamienie. A tutaj z kolei ludzie mieszkają w takich deskach. To jest duża różnica w architekturze. Drzewa są, ale to nie wiadomo, ile mają lat te budynki. W ogóle jakoś tak mało ludzi jest. To jest album widoków Polski przedstawiających miejsca historyczne, czyli Orda, Napoleon, 1807-1883, czyli po prostu ktoś w XIX wieku to rysował, czyli możemy uznać, że Łęczyca tak wyglądała w XIX wieku, ale kiedy dokładnie? No raczej pod koniec 1873. Czy takie drzewo urosłoby w 50 lat? Urosło. Przyjrzyjmy się jeszcze z bliska grodzisku. Grodzisko na liderze kolorowym. Dużo lepiej widać, że tutaj wokół są takie jakby wały i rowy. I to znowu mi bardziej przypomina, jakby coś strzeliło z góry 2 razy obok siebie. I dlatego, że to są ślady po fali uderzeniowej. Co dalej? No tutaj mamy nasz tłum. Tu. Co mi przyszło do głowy, dlaczego to nie musiało być grodzisko? Dlatego, że zobaczcie, on jest tutaj na totalnie terenie zalewowym. Naprawdę znalazłoby się w okolicy 100 lepszych miejsc na wybudowanie go. Dlaczego właśnie nie tutaj, na miejscu, gdzie teraz stoi kościół? Także ja mam bardzo duże wątpliwości, czy znowu nas ktoś nie robił w balona. Tym bardziej, że wtedy, pamiętacie, odkryto ten tunel, który podobno idzie do grodziska. Zobaczcie, on tu jest tak. Tu mamy rynek i tu podobno są gdzieś tunele. Tu jest jakieś połączenie. Jeżeli miasto Gwiazda było tutaj, to znaczy, że tu w tuneli może być dużo więcej. Tutaj nawet lepiej je widać. Zobaczcie, taka piękna fosa. Tu widać, że mogły być dużo bastionów. Teraz to są takie rowy porobione. Tu jest park. No to mi się tak mało, znowu tysiące lat i to tak przetrwało.
Wyobrażacie sobie, żeby przez 1000 lat przetrwała taka górka, jeżeli tu były jakieś pola i tak dalej, i tu nagle. Zresztą sami miejscowi ludzie wcale nie twierdzili, że to jest jakieś grodzisko. To znowu przyszli naukowcy i stwierdzili, o, tutaj miejsce starożytnego kultu. Co uważali sami mieszkańcy. Tutaj mamy znowu książkę starszą o Łęczycy i Tumie, znalezioną na Polonie, i później ją podlinkuję. Co my tutaj czytamy? Góry szwedzkie. W pobliżu tumskiej świątyni spotykamy wśród łąk błotnistych sztucznie usypane wzgórze. Góry szwedzkie z wgłębieniem w pośrodku, zwane przez lud okopami szwedzkimi. I znowu zwykłe okopy, prawdopodobnie z czasów potopu właśnie. Może tutaj po prostu Szwedzi mieli jakiś obóz i nic więcej, żadnego grodziska nie było. Albo było, ale nie wyglądało tak, bo Szwedzi je całkowicie przerobili. Może to był rodzaj takiego starego kalendarza. Coś a la Stonehenge, tylko nie jak Stonehenge, prawda? Bo Stonehenge to jest podróbka znowu. Jest tak. Dokumentów stwierdzających cel usypania tych okopów, pomimo najstaranniejszych poszukiwań, odnaleźć się nie udało. Czyli tak, nie mamy nawet dowodów na to, że były to szwedzkie góry. Nie mamy nawet najmniejszych pism, że było to grodzisko, ale twierdzimy, że to jest grodzisko. I tak nam napisano historię, moi drodzy. Muszę tu więc powtórzyć to tylko, co ustne podania głoszą, a więc za najprawdopodobniejsze uznaję, że na górze tej wznosiła się niegdyś świątynia pogańska. Widzicie, już trzy zdania i sobie autor zaprzecza. Tu najpierw mówił, że ludzie twierdzą, że to były szwedzkie okopy, tak? A tutaj zaraz twierdzą, że jak ludność podaje, że była świątynia pogańska. O, i tak się bawimy od 100 lat. Może wznosił się tu zamek obronny, tak? Nie ma nawet jednego kamienia na kamieniu, ale może tu był zamek, bo nawet jest wiele cech stwierdzających, że pod okopami znajduje się próżnia, czyli są tam prawdopodobnie sklepione podziemia. A, chyba właśnie znaleźliśmy ruiny naszych tuneli. W czasach oblężenia Łęczycy przez Szwedów mogli tu oni obozować i stąd nazwa okopów szwedzkich przekazała się do naszych czasów. Ale ciekawe, że ludzie pamiętali Szwedów, ale już o pogańskich świątyniach niekoniecznie, chociaż wygląda to bardziej jak świątynia pogańska niż okopy. Dziś te okopy porosły gęstymi krzakami jeżyn, ale nie drzewami. Ciekawe, dlaczego nie drzewami. Są miejscem majowych i letnich wycieczek. Kolegiatę tumską łączy tunel podziemny z zamkiem łęczyckim. Zobaczcie, odkryto ten tunel w 2006 roku, chociaż pisano o nich 100 lat temu w książkach. Odszukania wejścia do tego tunelu z samego kościoła nikt nie próbował, ale istnienia jego są niewątpliwe dowody, bo gdy przed laty 30 kilku kopano studnię w pobliżu zamku, na placu obok niego położonym natrafiono na ów tunel i roboty przy kopaniu studni musiały być przerwane, a sama studnia wykopana jest nieco dalej niż ją pierwotnie zbudować zamierzano. Czyli wszyscy wiedzieli o tuneli, tylko jakoś tak, dopóki kolejni budowlańcy nie pokopią, to się będzie dalej udawało, że te tunele nie istniały. Co mamy dalej? Od dawnych też czasów wspominano, że wejście główne do tunelu znajduje się w wieży zamkowej, a ponieważ jednocześnie twierdzono, że w podziemiach zamkowych przechowane zostały skarby, czyżby jakieś ukryte technologie, ukryte w czasie napadów nieprzyjacielskich, znaleźli się ludzie chciwi, którzy zaryzykowali życie, byleby wzbogacić się łatwym sposobem. Czyli nie kupujcie sobie wykrywaczy metali. W 8 dziesiątku zeszłego stulecia w zamku mieszkał ogrodnik wiejski, niejaki Jasiński, a w wieży urządził sobie oborę dla krowy. Okej. Gdy przybył do niego w gościnę brat jego, postanowili zbadać podziemie zamkowe. W nocy wykopywali ziemię z wieży, ojej, i ten obornik, i wywozili ją, a w ciągu dnia zabezpieczali od natręctwa widzów przez zamykanie wejścia do wieży pod pozorem pieczy nad utrzymywaną tam krową. A, czyli krowa to była przykrywka. Po pewnym czasie dokopali się oni do wrót żelaznych w ziemi. Słyszeliście w Łęczycy o wrotach żelaznych w ziemi? Lecz ziemia w głębi wieży odkładana na jej boki przy poruszeniu żelaznego spodu obsunęła się i zasypała nieszczęśliwych.
Następnego ranka wydobyto już martwe zwłoki obu braci, a fakt ten zniechęcił innych do poszukiwania skarbów. Szczerze powiedziawszy, odkopali tajemnicze drzwi i nagle już nikt nie chciał tam nic szukać. No, takie głodne kawałki to sobie można było wciskać 100 lat temu. Zamek ten dziś przedstawia się jako szczątki ruin, częściowo jeszcze zamieszkiwanych. Stoi on na sztucznym nasypie, a tak to prawda, zamek jest na nasypie, z bramą wjazdową od strony zachodniej, na równi z poziomem rynku Łęczyckiego. Od strony wschodniej jednak nasyp nagle spada w przepaść kilkopiętrową, o, czyżby nasza fosa, a w dole idzie ulica Nadrzeczna, o kilka zaś kroków dalej płynie Bzura. W południowej stronie stoją resztki wieży zamkowej z muru kilkułokciowej grubości, czyli musiał być porządny. Przy ścianie wschodniej, oto mamy inny rysunek tej wieży, jak ona wyglądała w rzeczywistości, a teraz wygląda trochę inaczej. Wschodniej widzimy budynek na dziedziniec wysunięty z piwnicami, posiadający grube mury, lecz bez okien. Widocznie niegdyś służący za skład broni i prochy. To jest w ogóle ciekawe, że większość zamków nie miała żadnych okien. Ja nie mówię, że powinny mieć okna, ja tylko zwracam uwagę, że może właśnie dlatego nazywano je zamkami, bo nie dawało się do nich wejść, bo były zamknięte, a nie było okien ani drzwi. No bo jeżeli drzwi były piętro niżej w wieży, no to trudno, żeby się dało wejść. No i tu dalej. O, i tu jest jeszcze ciekawy fragment. Schody główne, niegdyś marmurowe, runęły, ciekawe jakiej wysokości miały stopnie, i obecnie na piętro prowadzą prowizoryczne schody drewniane. I znowu, najprawdopodobniej początkowo stał zamek drewniany, a dopiero Kazimierz Wielki zbudował murowany. Oczywiście nie ma ani jednego dokumentu na to, to są wszystko domysły. I potem to się przepisało do podręczników i tak się nam wciska takie rzeczy. No już tam. O, rząd pruski rozebrał też część murów miejskich, obniżył jednocześnie wieżę zamkową, no, bo się miała zawalić. O, jeszcze szukali jeszcze skarbów, nie zadowoliło ich to jeszcze, bo w końcu zapragnęli przetrząść tajemnicze lochy zamkowe, wiedząc, że z głównego gmachu prowadzi inny tunel do kościoła dominikanów. A, czyli mamy jeszcze jeden tunel dzisiejszego więzienia. Kilkunastu śmiałków wtargnęło do podziemi z latarniami, lecz gazy nagromadzone od wieków w nieprzewietrzanych piwnicach śmierć im zgotowały. No, czyli znowu legendy, bo im trudniej się dostać do skarbu, tym bardziej się ludzie tam pchają. Tutaj znowu rozbierano. W 1833 znowu zaczęto rozbierać zamek. Może był jakiś kataklizm w tych latach, który go jeszcze bardziej naruszył. O, i około 1869 roku, pewnego ranka, zawaliła się ściana północna zamku, obnażając część przytulonego do niej domu drewnianego w dziedzińcu zamkowym. I oberwał się narożnik. No, zaczął się wtedy rozpadać ten zamek. No i wtedy obniżono mury. No i zaczęto jakieś podmurowywać, już zaczęto już go tak fałszować. No i znowu, a to już urojone skarby zamku Łęczyckiego wielu aferzystom spać nie pozwalały, tak. No i cały czas te ślady. Cały czas wiemy o tunelach, a potem o nich zapomnieliśmy. No i co? No i nic. No i jakieś piękne. Tu jeszcze spis rzeczy. Jest jeszcze trumienka ze zwłokami zamordowanego dziecka. To jest taka smutna historia. Aczkolwiek nie wiem, czy nie zmyślona, dlatego nie będę jej przytaczać. No i to tyle. Z ciekawostek na temat Łęczycy. Może spróbujemy jeszcze kiedyś nagrać coś o Kaliszu. Może tam przeanalizujemy, czy widać jakieś bastiony. Także dziękuję za wysłuchanie i zapraszam na następne filmy.